przekroczymy portal, jest zasada, że jak się przekroczy portal, trzeba napić się czegoś dobrego. Dobra, to jest mocne, faktycznie to jest mocne. Ja już 8 razy byłem w środku, chyba się przeteleportowałem do innego wymiaru. 9. Nie mamy ciebie. Portal zrobiliśmy z myślą rozkręcenia imprezy. Ciała. Reprezentant! Kolejny gość! Obiecuję, że dzisiaj forma wraca, prawda? Słuchajcie, forma ostatnio była, ale teraz wracam. Notarka jest trochę słaba, bo teledysk nagrywamy rano, ale rozumiem, że jestem odpowiedzialny i zostanę. W ogóle nie rozumiem i mam nadzieję, że stanie już tutaj na sąpę, jak nie to się zwalnia. To ja powiem, jak wygląda catering w domu Jens na imprezach. Jemy tutaj tylko mrożoną pizzę, zawsze, żeby było ekologicznie. I później nie trzeba nic zrobić, my już każdą pierwszej w nocy bierze pizzę, daje do pikanika i czeka, aż się zrobi. Koniec. Potwierdzam, bo tak zawsze robimy. Jak wiecie, przygotowanie imprezy było jednym z zadań z chrztu, więc zobaczmy, jak to wyszło. Olicie chciałam powiedzieć. Oliwierowi i Julicie. Ogólnie mieli do wykorzystania resztki z innych imprez naszych, więc zobaczymy, jak to wyszło. Ścianka. Crime do not craft. Ale ja bym chciała tu wejść, a nie mogę. No trudno, złamię prawo. Fifi, 10 na 10. To jest super! Mamy dużo balonów, fajnie, chodźcie dalej. Halloweenowa impreza, pamiętamy, super. Flaming, ekstra. Mamy też ciepełko z kominka. Ale co mi się najbardziej podoba, to to. Dobrze jest! Czyli kostka, basen z kulkami, jakby I love it, czemu nigdy na to nie wpadliśmy? To jest super! I słuchajcie, tam jest ukryte zadanie, więc oglądajcie imprezę oczywiście do końca, żeby wiedzieć, jakie to są zadania. Zadanie, jedno. Ogólne podsumowanie, no wygląda jak wyżygana impreza, ale jak na to, że mieli tylko końcówki dodatków, które mieliśmy, to wyszło mi to całkiem nieźle. Muszę cię zabrać, bo mam dla ciebie bardzo ważną... Musimy odebrać telefon. I co wie, do zobaczenia później. Sorry, dzwoni do mnie, musi. Nie mam czasu na wakacje, moja firma musi stać. Jestem na kierach, też mała szpala się tak, to nie fajne. Robię hajsej i nie mam czasu na wakacje. Zimno w tym domu, ogrzewanie cię zepsuło. Cicho, Paul! Jak coś, panowie, to tylko mam przez ostatnie 5 minut, okej? Okay? Gdzie może być Faustyna? No, oczywiście, że za DJ-ką. To jest moje stałe miejsce, ale lubię to bardzo robić. Wiemy. Na matkę poniesiesz rękę, to ci a na syna można. Na syna można. Ona udaje tylko, że mnie nie lubi. Czyli mam pozwolenie, żeby troszeczkę poimprezować. O 11 muszę wstać. Ale nie będę musiał wstać, jak się nie położysz. Mądry człowiek! Bardzo mądry człowiek! Ja jestem już gotowa i właśnie idę się witać z każdym gościem, bo jeszcze nie miałam okazji.
się uda, no. Tryb impreza już był włączony, teraz proszę Państwa włączamy tryb melanż. Odkrywamy wam nagrody za wasze 10. zadanie. Jest wyłączony. W ogóle się nie domyślamy. Nie domyślamy. Nie, nie mamy pojęcia. Uwaga, proszę państwa, nagrodą za 10. zadanie było. A dobra. Ale to nie koniec, może się wam wydawać, że 10 zadań za wami i to już jest koniec, ale nie, to jest YouTube, to są inne zasady. To jest to dodatkowe zadanie, które możecie, nie musicie wykonać. Uprzedzam, że jest to hardkorowe. Fajnie! To jest nagroda! I wiesz, że on tak do końca losowy nie jest. Będziecie mieli 6 opcji. 6 opcji, które od każdej dla was wybraliśmy. Tak. Ja chcę tylko ci pokazać, jaki ja kiedyś narysowałem tatuaż i jeden ziomal to zrobił. Fifi! Fifi! Ściągaj, Kacie! Gdzie to? Życie! Piękny tatuaż. Ale to jest fantastyczne! Ładny, stary, to bym tu mógł mieć. Dobra, zapamiętam. Chyba, słuchajcie, nie musimy się nawet zastanawiać z Oliwierem. Oczywiście, że tak. Decydujemy się na wykonanie. Nie! Fifi myślał, że będzie miał matching tattoo. Chociaż może dorzucimy do puli jeden, no nie wiem. A na koniec odcinka oczywiście zobaczycie, jak dzierają sobie losowy tatuaż. Let's go, starszym imprezowaniem! Czas na imprezę! Muzykę DJ! Raz! Jeszcze nie! Raz! Raz, dwa! I teraz biegniemy szybko! Freza się przyniosła na dół! Ej, Hania, dasz mi 5 dyszek, jak trafię różową od razu do konta? Tak, dam ci, jesteś strasznie biedny, więc dam ci. Dobra, i mogę sobie ustawić gdzie chcę. Dobrze. Dobra. Ostatnio kupiłam mu szczoteczkę do zębów i pastę, więc serio chcę mu dać te 50 zł. Ej, ale ja jestem serio tragiczny. Najgorsze jest to, że i tak mam ochotę mu przelać te 50 zł. I feel like older sister po prostu. Dostałem kosmetyczkę, dostałem szczoteczkę, pastę o smaku truskawkowym. Dezodorant. Wszystko biorę, żebym był zdrowy. That's baby, just a baby. Trzeba o niego zadbać. Rozwaliło się! Kto to rozwalił? Nie zgrzeszę, hospice! Ona nie odżyje! Wierzę! Jak się to otwiera? Nie wiem. Wow!
poszczelono mi sobie helem. Poszczelono mnie wyspą, czajesz? Bo hel to wyspa, to był taki żart. Widzowie, dzisiaj wielki... Nie, mało. Widzowie, dzisiaj wielki comeback. Ostatnio straciłem formę, ale dzisiaj wracam z formą i zakończę ten odcinek. Dawaj, no teraz jest, o! Jeszcze dwa razy! Moja wina! Jeszcze raz! Chodź na niżej, chodzi. Dobra, dobra. 14, dobra. Za lekkie. Za lekkie, dla mnie będzie mega za lekkie. He's the cutest! 11! Tak jest. Dobrze, synu. Ale mam dzielnego syna! Ja chodzę! On się namontował moich filmów, wiesz jak on silno w te klawisze klika? Te filmy są tak sklejone, że nie da się ich rozerwać. Nie, no to jest kopie maszyna. Jaki rodzaj imprezy? Tak jest! Nie, widać to po nie! A wy nie lubicie dziewczyny? Musimy dźwigać. Zapraszam na piłkarski segment Tiki Taka Soccer. Sprawdzimy, ile sit założymy dzisiaj. Jest jedno. Jest dwa. Ja jestem niezniszczalny. Można pić w nieskończoność. Co tam? Jest bardzo dobrze. Ja dzisiaj zostaję do końca. Jak i ja zawsze. Znaczy mam nadzieję, że mi się uda. Dotrzymasz mi tempa? Postaram się. Zobaczymy jak ty... Wiesz, że ja zawsze dostaję. Wiem, ja wiem, ja wiem. Trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę. Ja wychodzę w tym momencie. Nie mogę! Tu jest do not cross! Dokładnie, chodź, tam idziemy. Tam, dobra. I tak mu powiedziała, a mieszka i żadno tutaj nie mieszka. Jak się bawisz? Bardzo dobrze. Dobrze. Jak się bawisz? Pierwsza impreza w domu Jazzy oficjalnie jest super! Co jest z tym obiektywem? Unotowałem 30 osób przed spaleniem się. Nic nie ma. Zrobię to dla was, żebyście mieli odcinki. Ja nie mam co konkurować, ale jak jest lepszy w tańcu, no to... To, co Olek wyprawia na parkiecie, jest niesamowite. Szczerze, jest tu naprawdę dużo fajnych, atrakcyjnych dzieci. Powiedzmy sobie szczerze, no. Ale to Olek rusza się tu najlepiej. Tu patrzcie, co on robi. Ej! Jak to zakończyć, jak to się nie kończy? Dobra pizza! Prawy do lewego! Teraz robimy test zaufania. Zaufałem. Zaufał. Nie! Nie! Jeszcze raz, jeszcze raz. Let's go. Zaskoczyłeś mnie, że przodem. Ja! Dawaj kamerę. Pamiętajcie tylko, żeby mu się nie gapić na bebek. Nie patrzę się na bebek. Kochani, tym pięknym akcentem kończymy naszą pierwszą imprezę, ale na pewno nie ostatnią w domu Jazzy. Pa! Właśnie dotarliśmy na nasze ostatnie dodatkowe zadanie i będziemy robić... losowy tatuaż. Nie wiemy, co nam przygotowała reszta członków Jazzy. Wiemy tylko tyle, że możemy się spodziewać mocnych tatuaży i mocnych wzorów. Ej, pierwszy raz jestem w studiu tatuażu prawdziwym. To co, gdzie ty się dziarałeś? A pewnie u kolegi najpierw. W pokoju. Sam. Sam się dziarałeś? Kolegi. Co ty gadasz? Myślisz, że skąd są takie arcydzieła zawody? Jak to? Albo twarz mojego ziomka. Właśnie będziemy losować z kuli tatuaże, które zostały wybrane przez resztę uczestników Jazzy. Mam nadzieję, że nas nie zawiodą. Mam nadzieję, że nie trafię na mortalcia, bo obawiam się bardzo jego tatuażu po twojej nodze. Dobra, w ogóle nie patrzę. Ten. Ale czekam na ciebie i ty wylosuj i otworzymy na 3-4. No dobra. Ale fajnie, to jest emocje są w ogóle. Nie Patryk, nie Patryk, nie Patryk. O, ten jest ładnie złożony. Tak? Najpierw tutaj. 3, 4. Serio? Ja mam bardzo fajny, mi się bardzo podoba ten. A to ja podjęłam decyzję, robię tutaj. Takie serduszko. Dobra, przyklepane robimy tutaj. Przeżyjesz. Nie ma spania, halo, halo. Nie ma no. Jaki słodziak fajny. Kocham życie. No, zaraz będzie dowód tej miłości. Idziemy. Kocham cię, Patryk.
Ja też ci kiedyś wybiorę tatuaż, obiecuję. Dobra, większy. Lepszy, większy chyba, no. Lepszy, większy, no. Będę miał to do końca życia. Życia. Zapamiętam tą chwilę. Co ja dzieciom będę opowiadał? To jest to. Ostatni moment. Przecudowny. Nie mogę się doczekać, jak mamie pokażę. Nie, no moja mama jest przyzwyczajona, mam wzór na deltę na tyłku, więc też widziała. Dzień dobry. Pokaż. O Jezu, jakie słodkie. Nie dotykaj. Musisz się wkłonąć. Słodkie. Dobre, co? Mocne. To jest tatuaż, który pasuje do ciebie. No. Jak wam się podobają tatuaże? Bardzo. Bardzo się podoba. Nie mogę się już doczekać, aż zobaczę, mam nadzieję, że ktoś ma mój. Lita, dobra, dawaj. Ja sobie wybrałam na ręce, bo tutaj mam sporo tatuaży, więc on się tak ładnie wkomponował. I proszę, jest to... kartonik. Ksywa! Naprawdę tego? Tak! A ja patrzę i myślę sobie, wiśnie zrobiłem? Ja też! Ja też wiśnie! Nie mogę się doczekać Oliwiera tatuaż, bo mówicie, że jest bardziej przewalony. Pokazuj się. Ja mam nadzieję, że to jest mój tatuaż. Dobra, pokazuj, no. Na siłownię, największy byczek. No. A teraz wasza nagroda! Tam 3, 4 Vouchery na dekoracji Jezu, tak czekałam na to. A ten voucher, proszę państwa, jest w wysokości. Yes! Może ci kupić 3 żarówki i jedną roślinkę. Czyli mamy oficjalnie już nowy klub!